Witam Was w kolejnym odcinku, mam nadzieję w ostatnim z odbudowy MRFA 140RC. Jak widać, albo nie widać, bo do ostatniego odcinka na razie się nic nie zmieniło. Przynajmniej na początku tego odcinka. Myślę tutaj klameczkę wymienić, bo ta chińska, można tak powiedzieć, jest taka z ostrymi krawędziami, a chińska mniej jest takim zaokrąglonym. W ostateczności to zaokrągle te krawędzie, bo nie mogę tej śrubki odkręcić, ale to sobie jakoś dam radę. A tutaj jeszcze zacisk znalazłem stary ze skutera, jego wykorzystamy do regeneracji tego zaciska. Tutaj już wyczyściłem tłoczek, wcisnąłem go do środka. Brakuje tutaj sprężynki, nie ma takiej sprężynki do klocków, nie ma śrubek do klocków, odpowietrznik na szczęście i tutaj wszystko, reszta jest. Jest on też zapieczony na prowadnicach, bo nie mogę go wybić, ale potraktujemy to parę razy młotkiem, może wyjdzie i się naprawi, nasmaruje prowadnicę i założy nowe klocki. Jak na chwilę obecną, jeszcze mi nie przyszły części, czyli te nóżki. No ale trudno, jakoś sobie damy radę na razie. Może założymy jeszcze koło, ale to dopiero jak zrobię zacisk. No i tyle, no. Wszystko trzeba będzie tutaj ładnie poustawiać, porobić, żeby to ładnie też się prezentowało na zdjęciach. Taki jest właśnie plan. Wężyk już załatwiłem, no tutaj się pociągnie zaraz wężyk. Korek jest czarny, tamten niebieskie wywaliłem, bo i tak z niego lakier schodził. No. No, tak właśnie jest. Dobra, bierę się do roboty, bo to kurde. Ach, jak to wszystko długo trwa. Jest ok, już jest praktycznie poskładane wszystko. Koło siedzi na swoim miejscu, łańcuch skrócony, założony. Chociaż troszeczkę skróciłem chyba za bardzo, ale jeszcze mam tutaj regulacji na śrubkach, więc skręcę to na max i może będzie. Może będzie, i tak się wyciągnie zaraz w ten świeży łańcuch. Zacisk jest założony. Prowadnicę musiałem, jak widzieliście na odcinku, przerobić troszkę, bo jakieś niestandardowe jakieś prowadnice są w tym modelu. W moim zacisku starym z MRF-a, co jeszcze miałem, to tam były prowadnice takie większe, takie jak tutaj zakładałem, a w tym jakieś mniejsze, nie wiem czemu takie małe są. Dziwne to troszeczkę, Wam szczerze powiem. Jak widzicie, teraz takie prowadnice są. Troszeczkę zarąbałem tam z gwintem, ze względu takiego, iż zacząłem gwintować nie tym gwintownikiem, co trzeba. Miałem na stole, kurde, zrobiłem miszmasz i zacząłem gwintować nie tym, co trzeba. Nie jest to dokładnie tak, jakbym chciał, ale gwint jest, chyta gwint, nic tu nie jest przekręcone. No wkręcone, śrubki się nie odkręcą. One są tylko i wyłącznie do tego, żeby się po tym klocek ślizgał. Nie muszą być te nie wiadomo jak mocno dopieprzone, byleby się nie odkręciły te szpileczki. Dorobiłem sprężynkę z innego zacisku. Co więcej, wywaliłem tutaj podkładkę sprężynową, którą gdzieś tu miałem, już nie mam, bo gdzieś spadła.
ponieważ strasznie pchało ten zacisk w stronę zewnętrzną. Czyli po prostu byłby ten efekt, że ten klocek zewnętrzny, wewnętrzny momentalnie by zeszedł. Strasznie odpychało ten zacisk, wpychało tak jakby strasznie ten zacisk na tarczę. A teraz jest, można powiedzieć, że jest idealny. Tak jakbym chciał. Może nie będzie teraz te klocki nie będą tak schodzić. Chociaż tutaj założone są te miękciejsze, nie te miedziane. Tu jest wszystko na wahaczu już pochytane. Nie ma się do czego doczepić. Jedynie czekam na ten stelaż tutaj, na niego czekam. Pod nóżki. No i dopiero wtedy założę tutaj dźwignię od hamulca nożnego. Sprężynki, nie sprężynki, gdzieś to leżało wszystko. O, tu będzie cały komplet, trzeba będzie go tylko przeczyścić, nasmarować. Oczywiście tak samo gniazdo nasmarować. I mam nadzieję, że będzie ok. Za bardzo nic więcej, no jeszcze zostanie mi dorobić tego ślizga, prowadnicę, ślizga, cały czas mi się myli, kurde. Tutaj dorobić to, w sensie tutaj, to zobaczycie na odcinku, jak to zrobię, będzie naprawdę fajnie to zrobione. Mam nadzieję, że się nikt nie będzie rzucał, że jest tak, a nie inaczej. To jeszcze pozostanie tu nam zamontować. Chłodnicę muszę rozebrać, wyczyścić. Gaźnik z krójcem i filtr mi przyjdzie i będzie można palić. Jeszcze muszę uszczelkę do wydechu znaleźć, bo nigdzie niedostępna. A nie opłaca mi się zamawiać tak samej uszczelki. O, tak można powiedzieć. Samej uszczelki mi się nie opłaca zamawiać, bo koszty wysyłki. Zostały nam takie jeszcze drobne niedociągnięcia, które w późniejszym etapie, za chwileczkę, prawdopodobnie jeszcze na tym odcinku, będziemy to dokańczać. Ja uciekam, idę sobie coś zjeść, bo się zrobiło ciemno, więc widzimy się za chwilkę, czyli w kolejnym dniu zmagań. A few moments later. Po długim czasie oczekiwania wreszcie doszła! Jest paczka! Jest przed nami, mamy paczuszkę! Dobra, rozpakowujmy, czy w ogóle przeszło to, co trzeba. O kurde, robię jedną ręką, to sobie tak mogę to otwierać. Nóż ostry. Brzytwa. O! Kurde. Dobra. Zobaczymy, czy przyszło to, co miało przyjść. Kurde, jeszcze tutaj. Tyle taśmy. O, zapakowane, dobrze. Zapakowane, dobrze. To jest nieistotne. To jest ciężkie, więc będą nóżki. I filtr powietrza zamówiłem sobie do Pilganga, jakiś uczciwy. Czyli seryjny. Zobaczymy, czy w ogóle przyszedł tak, jak ma być. Tak. No. Jest to, co ma być. Ok. Dobra. Stelaż. Ojej. Ojej. Przyklejony. Ale jest. Jest stelaż. Jest stelaż. Są nóżki. Tylko czy z wszystkim? Tak jak na obrazku. Tak, są stworzni i wszystko jest. Dobra, okej. Okay. Bo stworzni brakowało tego. Dobra, możemy montować oficjalnie. Na to właśnie ten motorek głównie czeka. Na te stópki. A few moments later. Wybaczcie, że mnie nagrał. Ale stopki już zamontowane. Wszystko tutaj. Śrubami był problem, żeby dobrać, jakie odpowiednie. Musiałem skracać. Ale tu głębokościomierzem na submiarce zmierzyłem. Dobrałem tak, żeby optymalnie gwint dobrać.
nowa rama, nowe stopki, nowe to, jasny pierdol, to już będzie prawie, że cały MRF nowy. Plastiki tak troszeczkę brzydzą, jedynie tu muszę klej, bo kleju trochę zostało. Muszę ten klej z rozpuszczalnikiem zmyć. I troszeczkę jeszcze potraktować dimerem, bo gdzie niegdzie jeszcze takie żółtawe te plasticzki, nie wyciągnął białego dokładnie, bo wcześniej były takie żółte te plastiki, a jeszcze do końca białego nie wyciągło. Hamulec zamontowany, łańcuch zamontowany. Ślizg zamontowany. Jak widzicie, zrobiłem to w ten sposób, czyli dorobiłem taką jakby dużą podkładkę i będzie to trzymać porządnie, mam nadzieję. Będzie trzymać. Może nie wygląda to super zarąbiście, no ale spełni swoje zadanie. Jeszcze zostanie mi łańcuch tylko poluzować, czyli wkręcić to na maksa, dobić. Wkręcić to na maksa, dobić, dokręcić koło. I dekiel zmienię, bo tam mam we Flexie mam dekiel z napisem MRF, więc zrobię taką podmiankę. Tutaj w pierdziele z napisem MRF. I zostanie mi jeszcze gaźnik wyczyścić. Można palić. Chyba. W teorii. W teorii tak. W praktyce będę musiał to jeszcze raz przepatrzyć, czy rzeczywiście i przemyśleć, czy wszystko dobrze zrobiłem. Hamulec z tyłu hamuje, hamulec z przodu hamuje. Instalacja jest wypodpinana. Zalać olejem. Można jechać. Aha, jeszcze chłodnica, widzicie? Teraz tak patrzę, jeszcze muszę się zająć chłodnicą, bo o niej zapomniałem całkowicie. I tutaj dorobić coś, bo zapomniałem to zamówić. Chociaż to niczym nie przeszkadza, ale tutaj muszę dorobić do plasticzka jeszcze ten uchwyt. No tak. Nie nagrało się, no niestety niedopatrzenie. Robiłem na włączonej kamerce, ale nie włączonym nagrywaniu. No i tak wyszło, że no nie macie za bardzo materiału, ale nic zbytnio nie przegapiliście takie. Oficjalnie już mogę Wam powiedzieć, że temat został praktycznie zakończony. Jest! MRF 140RC jest złożony, zalany olejem. Wszystko praktycznie pozakładane. Jedynie co mi tylko zostanie, to później rozebrać tylny amortyzator. Ale to już jak znajdę chwilę czasu, ponieważ chcę go jak najszybciej stąd wyprowadzić i wstawić mu kolejny sprzęt do roboty. Niestety trwało to niemiłosiernie długo. No powiem Wam, że nie przewidziałem tego, że aż tak zejdzie i co chwila wychodziło coś nowego do roboty, co chwilę trzeba było coś ponaprawiać, poprawiać. Z chłodnicą samo zeszedł mi jeden wieczór, ponieważ no niestety była zawalona ostro tym silikonem czerwonym. Trzeba było to wszystko rozebrać, wyczyścić, gwinty wyczyszczać, po prostu gwintownikiem powyciągać ten silikon. Jest to złożone na uszczelce, nie jest to złożone na żadnym silikonie, jest to złożone na uszczelce, tam nie ma prawa teraz się nic oderwać, pozatykać przewodów, przewody zostały umyte, przepłukane dobrze. Zająłem się tak samo przewodem wysokiego napięcia, ponieważ był uszkodzony, a mianowicie uszkodzony był w ten sposób, stopiony, niestety, ale te seryjne osłonki nie wpadły, dorobiłem nowe, tutaj tego nie będzie widać, ale nie mogłem w ogóle wykręcić tego z fajki, tak zawalone błotem, wodą, cała miedź skorodowana tutaj na końcu. Nie wiem, jaka to dymiałoby iskrę, ale pewnie nie za dobrą. Przewód cały wysokiego napięcia został wymieniony na wiele wyższej jakości przewód. Tutaj jeszcze koszulkę założyłem na wierzch, żeby nie obcierało. No co więcej, no praktycznie wszystko w tym motorku jest posmarowane, porobione. Co wymagało wymiany, to zostało wymienione. Kurde, z wiadro śrub.
poszło na wymianę w tym silniku. Musiałem ogólnie wszystkie gwinty przepatrzyć, poczyścić. Jak zauważyliście pewnie niektórzy, no to dekiel też poszedł do wymiany, ponieważ w tym Flexie miałem dekiel z napisem MRF. Tam za bardzo to nie pasowało, więc zrobiłem taką podmiankę do MRF-a, niech będzie dekiel z MRF-em. No dosłownie wszystko. Gdzie mogłem zajrzeć, tam zajrzałem. No jest tam takich parę niedociągnięć, nie zrobiłem paru rzeczy, mianowicie na przykład wata w wydechu, na przykład zawieszenie przód nie rozbierałem, bo nie cieknie, więc nie zajmowałem się w ogóle tym. Nie wymieniłem na przykład płynu hamulcowego w przewodach. No mi się wydaje, że chyba nie trzeba było, bo nie jest za brudny. Tutaj wężyk dołożony. Jeszcze muszę tutaj trytytkę gdzieś założyć, żeby chycić to tak fajnie do ramy. Co więcej? No tyle no. Jak widać, MRF się zmienił na lepsze. Ładnie się prezentuje teraz. No, zawory, nie zawory, gaźnik, wszystko wyregulowane. No nie mam co się tutaj chyba doczepić. Ten odcinek już jest zakończeniem całego tutaj... całej akcji z tym MRF-em, w sensie składania, odnowy, odbudowy. W następnym odcinku wam też powiem a propos, czemu tutaj została rama wymieniona, bo wiecie, że była na pewno krzywa, to już wam mówiłem, ale dokładnie wam wszystko też powiem o ramie w następnym odcinku. O tamtej oponie też wam powiem, ale to też osobno. No będzie chyba tyle w dzisiejszym odcinku. Jak widzicie, pogoda się spierdzieliła. Śnieg, nie śnieg, kurde, deszcz, mokro. Ajajajajajajo. Prawdopodobnie w następnym odcinku już się przejedziemy tak po asfalcie kawałek. Zobaczymy, jak to tam, czy biegi wchodzą, czy sprzęgło bierze, czy nie ślizga. Jak się wam podobało, koniecznie łapeczkę w górę. Nie podobało się, no łapeczka w dół. Przepraszam was, że końcówka nie została nagrana z prac, ale robiłem tak z doskoku. No i nie chciało mi się w kamerkę chodzić co chwilę, więc musicie to zrozumieć. Do następnego. Na razie, trzymajcie się. Hej!